Cześć, dzień 15, zrobimy taką sałatkę. Została nam resztka sera koziego. Zjem go, żeby się nie zepsuł. Do tego dodamy troszeczkę orzechów włoskich i zostało mi jeszcze wczoraj pół bredisów. Zrobię sobie takie kanapeczki. Trzy minutki, śniadanie gotowe. Zapomniałem go jeszcze skropić sałatkę sokiem z cytryny. Wpadłem na szybkie zakupy, pokażę wam trochę nowości. Tu jest sporo suplementów diety Hanoju. Firma taka znajoma z Niemiec, znamy się już chyba 6 albo 7 lat. Długo, już dawno chcieliśmy wprowadzić te produkty, niestety nigdy nie było czasu ani miejsca w sklepach. Na szczęście już się udało, jestem też z nimi dogadany, wpadniemy do fabryki, do nich, zobaczycie jak niektóre produkty są przygotowywane, kapsułki, tabletki, mają naprawdę fajne maszyny, rewelacyjne surowce. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o suplementy, ciężko coś lepszego, tu mamy Bosfeli, MSM, sporo innych rzeczy, Gotukola używam sam. To jest bardzo fajny produkt, Acerola Complex, to są takie do ssania przepyszne, smaczne przy okazji, naprawdę mi smakują. Tabletki z aceroli, z mango, baobabem i moringą, delikatnie słodkie, fajne. Ginkgo, bakopa, to na pewno znacie. Czystek, takie klasyki, wszystkie grzyby witalne. I jeszcze sporo innych rzeczy. Z nowości mamy jeszcze hałwę. Hummus jadłem wczoraj, bardzo dobry. Dwa rodzaje majonezu, wegański i klasyczny. O rybach już wspominałem. Tu mamy anchoa, tuńczyka, makrele, sardynki, tofu, chleby od pana Bogdana. A z nowości mamy tu jeszcze... Dzisiaj będę robić na obiad właśnie wrapy warzywne, dwa rodzaje. Z Papagrina, pozdrawiam Iwonkę przy okazji. Bredisy też znacie, wczoraj jadłem. Herbatki, ostatnio piję tą, zielony balans, bardzo smaczna. Żelki. Z Papagrina mamy Buri Berry, cztery smaki. I to chyba tyle z nowości. Dzisiaj przyjdą sery wegańskie. Wieczorem będzie test. Jeszcze zapomniałem o keczupie dla dzieci, takim słodzonym sokiem jabłkowym zamiast cukrem. Jeszcze mamy makaron bezglutenowy, certyfikowany z kukurydzy. Jeżeli chodzi o nowości, to chyba tyle. Dzisiaj jeszcze po długiej przerwie wróciło mango. Piękne kawałki. Dzisiaj troszeczkę poeksperymentujemy i wpadłem na pomysł, jak wykorzystać taki kawałek mięsa, które miałem w lodówce. Miałem też śmietanę. Ze śmietany zrobimy sos czosnkowy. Wykorzystamy te wrapy jako taką tortillę. I to będzie taki kebab. Zobaczymy, czy dobry. Dodamy też, znaczy zrobimy taki sos do mięsa, czy nie sos, taką marynatę, oliwy i z curry. Pierwszy w życiu wrap warzywny wyszedł naprawdę całkiem fajny, z mięsem,
pomidory, cebula, sałata rzymska i wrapy warzywne z cukinii, tak? Serów mamy całkiem sporo. Fetina sojowy, Gordon sojowy, Escobar sojowy, Orator, Fangoria, Kimchi, Bitrut z nerkowców, Neuro z nerkowców, Tawar paprykowy z nerkowców, Escobar Royal z nerkowców, Carbon z nerkowców i Cheddar Almondo z nerkowców. Jest tego sporo. Nie wiem, czy to widać. Jakoś widać, dobra. Kurczę, nie wiem, jak to wszystko próbować, żebym wiedział, który dobry. Ale będziemy w takim razie testować po kolei. Jakiś nowy sobie wezmę. Cheddar Almondo z nerkowców. Taki mały kawałek na początek. Dobry, delikatnie wytrawny, fajny. Fangoria. Zobaczymy, czy to widać w kamerze, czy bliżej. Tam bliżej będzie widać lepiej chyba. Też dobry, podobny. Orador. Troszeczkę twardszy. Carbon. Ten dobry jest, bardzo dobry. Odkładam jako na razie top. Kimchi. Uwielbiam kimchi. Zresztą marzy mi się wyjazd do Korei właśnie tylko w tym celu. Potestować różne. Też dobry. Escobar Royal. Delikatnie pleśniowy. Mam nadzieję, że to widać. Widać chyba. Bardzo dobry. Bit. Buraczany. Też taki kremowy, delikatny. Jeden z lepszych. Gordon sojowy. Bardzo dobry. Neuro taki z nerkowców kremowy, bardzo fajny. Taki śmietankowy. Kurczę, powiem wam, że za dużo jest tych dobrych serów. Tyle nam się prawdopodobnie od razu nie uda wprowadzić. Zresztą to od was wszystko zależy. On jest, kurczę, ciekawy taki. Bardzo wytrawny, bym powiedział. Trochę jak typowy jak, kurczę, ser pleśniowy smakuje. I fetina.
Nie mój smak, trochę podobne do tofu. To są najlepsze moim zdaniem. Mamy 7 rodzajów. Chciałbym tak z 3 wprowadzić na początek. Jeżeli macie jakieś swoje preferencje, znacie któryś z tych serów, dajcie proszę znać. Też weźmiemy to pod uwagę. Podejrzewam, że z 3-4 możemy wprowadzić. Będą chętni, będzie więcej. A teraz sobie wezmę Brevisa i spróbuję te bardziej takie kremowe posmarować. Ten był taki delikatny, no nie, to karbon chyba mi smakował, był taki typowy, mięciutki. I wam się pochwalę mango, które dzisiaj przyszło. Dawno tak ładnego nie było. Takie plastry są. Tak to wygląda. Z Burkina Faso. Takie jak lubię. Nie jest... Są dwa rodzaje mango zazwyczaj. Jedno jest taki delikatny, kwaśny, a drugie jest takie dość słodkie, mulące. Ja tego za tym słodkim nie przepadam, a to jest, bym powiedział, pomiędzy. Delikatnie kwaśne, czuć tą nutkę mango, która powinna być, ale nie jest zbyt kwaśne, czuć taką też słodką nutkę, także jest naprawdę rewelacyjne. Już jest od dzisiaj w sprzedaży, jest też we wszystkich sklepach, także zapraszam. A was już nie zanudzam, to jest moja kolacja. Koniec na dzisiaj.